Witam Was wszystkich serdecznie, Super Topnik z tej strony. Chcę Was wszystkich serdecznie przywitać w tym roku, w tym sezonie 2013. Ten filmik, który będzie poświęcony, lub kilka filmików, gdyż będzie to 3 lub 4 odcinki, będą one poświęcone na temat kulania kulek proteinowych. Tytuł tych filmów będzie nosił od miksu do kulki, tak sobie to zatytułowałem. I zanim przystąpimy do mieszania, sporządzania naszego miksu, musimy oczywiście zaopatrzyć się w potrzebne nam do tego celu produkty. Także zamawianie naszych produktów to jest to pierwsze. Drugim krokiem, właściwie to ten drugi krok powinien być przed tym pierwszym, gdyż zanim zamówimy potrzebne nam produkty, powinniśmy się zastanowić, co chcemy zrobić, jaki miks chcemy wyprodukować. Mamy dwie możliwości. Możemy zrobić miks, tak zwaną bazę 50x50, który będzie się składał z dwóch lub trzech, może czterech składników, i to będzie nasza baza, którą później możemy rozbudować. Lub możemy od razu przystąpić do sporządzenia miksu takiego właściwego, który już później będzie od razu przydatny do kulania kulek. I w zależności od tego, jaką decyzję podejmiemy, gdy już mamy nasz pomysł, gdy już mamy kulki, które chcemy wyprodukować, dopiero wtedy zabieramy się za zamawianie potrzebnych nam składników. Bardzo często jest tak, że jest to pewien błąd, że najpierw zamawiamy składniki, 5, 10, może 15 składników różnych, do których mamy dostęp, wszystko nam przyjdzie do domu i dopiero się drapiemy po głowie i się zastanawiamy, co teraz z tego ukulać. I wychodzi na to, że z tych wszystkich składników zużyjemy może połowa nam zostanie, a jeszcze 2-3 składniki trzeba będzie nam dokupić. Więc najpierw powinno się obrać kierunek, wybrać sobie miks czy kulki. Przepisów w internecie jest miliony, także wybór jest ogromny. Wybrać sobie coś konkretnego i tylko w te składniki się zaopatrzyć. Tak to powinno wyglądać. Pomysł: okierunkować miks 50x50, taka baza, którą rozbudujemy, czy od razu zabieramy się za komponowanie właściwego miksu. Jak już to mamy, wiemy, jakie składniki będziemy potrzebowali, zamawiamy tylko potrzebne nam składniki. To jest jako pierwsze.
Jak już zaopatrzymy się w potrzebne nam składniki i komponenty, w zależności ile potrzebujemy, taka ilość przyjdzie. Ja zamawiam troszeczkę większą ilość, gdyż może troszeczkę więcej kulam. I ja sobie to wszystko później segreguję. Przesypuję z tych woreczków, które są moim zdaniem nieporęczne. Przesypuję do opakowań bardziej poręcznych, do opakowań bardziej praktycznych, żeby po prostu mi było później wygodniej w otwieraniu tego, zamykaniu i po prostu przechowywanie. Można, ale nie trzeba tak robić.
Niektóre z tych składników będą się nadawały do użycia dopiero po uprzednim potraktowaniu ich przez młynek. Przez młynek do kawy, przez młynek ręczny, jakikolwiek. Więc na przykład orzechy tygrysie można kupić już naturalnie zmielone, a gdy chcemy sami zmielić, możemy również sami mielić z całych, na przykład wszelkiego rodzaju ziarna, również część, przynajmniej tych większych ziaren trzeba byłoby zmielić. Niektóre robaki czy insekty również można by zmielić, dlatego również tak robię i przygotowuję sobie, gdy już biorę się za mielenie, robię sobie nieporządek na stole przez te mielenie, to staram się mielić większą ilość, tak żeby mi starczyło na 2 lub 3 następne kulania. Tak, i w tym momencie zrobię cięcie naszego filmiku, pierwszej części od miksu do kulki i chcę Was zaprosić do części drugiej, która za kilkanaście dni powinna również się pojawić i w części drugiej będziemy omawiali, czy będę pokazywał w jaki sposób sporządzam mój miks i w jaki sposób mieszam mój miks. Także żegnam się z Wami i zapraszam do części drugiej. Ciao!